Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie temat jajek. Czy jajka są zdrowe? Poobalamy kilka mitów, kilka moich przemyśleń tutaj wtrącę i praktycznie też się odniosę, bo jestem wielkim zwolennikiem jedzenia jajek, ale kiedyś przesadziłem z jajkami i nabawiłem się problemów ze skórą i być może to była alergia skórna, nie wiem do końca, bo nie zrobiłem typowo badań na nietolerancje czy alergie pokarmowe, ale zrobiłem dietę eliminacyjną, odstawiłem jajka i wszystkie problemy ze skórą, miałem takie punkty bardzo swędzące, przechodziły. Też porozmawiamy sobie na temat, czy jaja źle wpływają na cały układ sercowo-naczyniowy, czy mogą zwiększać ryzyko zawałów serca, udarów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dzisiaj będziemy wałkować ten temat. Na początku warto wspomnieć, że jajka mają wzorcową ilość aminokwasów, czyli nasz organizm bardzo dobrze radzi sobie z tą ilością aminokwasów, bardzo dobrze gospodaruje je w naszym ciele i pomaga odbudowywać nie tylko mięśnie, ścięgna, stawy, ale też dobrze to wpływa na cały układ hormonalny. Ogólnie nie gotując jajka, jajo ma awidynę. Jest to substancja, która jest antyodżywcza, czyli jeżeli nie poddamy jajka obróbce termicznej, ilość aminokwasów, witamin, minerałów może być nie do końca dobrze gospodarowana, czyli najprościej mówiąc, nie czerpiemy tyle korzyści z jajka, ile byśmy mogli. Ale też warto pamiętać, że ugotowanie jajka powoduje, że ta awidyna się dezaktywuje i wtedy też potencjał tego jajka jest wykorzystywany w 100%. Zawsze gdzieś tam buzię sobie szczerzyłem, gdy widziałem Rokiego pijącego 4 jaja wbite i na surowo to wypijał. Też awidyna ma zdolność taką trochę podrażniającą nasz układ pokarmowy. Jeżeli nie miał wtedy sraczki, no to ma układ pokarmowy ze stali i jest mega zdrowym człowiekiem, który sobie poradził, ale osoby, które nie do końca mają też jeszcze zadbany ten układ pokarmowy, no to powinny tym bardziej zwrócić na to, aby surowych jajek nie jeść. Już nie mówię tutaj ze względu na ewentualne jakieś bakterie, ale tutaj mi chodzi głównie o tą awidynę. Podgrzewanie jaja powoduje, że ono jest bardziej strawne i więcej czerpiemy z niego energii. Jajka oczywiście mają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, EPA i DHA, ale trzeba pamiętać, że to wszystko zależy, co jadła kura. Bo jeżeli rzeczywiście to jest kura z wolnego wybiegu, która sobie tam dziubała robaki, glizdy wyżerała z ziemi, no to ona ma siłą rzeczy lepszy skład kwasów tłuszczowych omega-3 niż taka karmiona jakąś pszenicą, kukurydzą, to wtedy te proporcje kwasów tłuszczowych 3, 6, 9 mogą być różne tak naprawdę. Dlatego też dbajmy o to, aby rzeczywiście te jaja były z wolnego wybiegu od kur chowanych na zewnątrz. Tak naprawdę wiem, że to jest trochę abstrakcja, bo w markecie no to ciężko coś takiego dostać. Czy zachęcam do szukania rolników, którzy mają takie kury i takie jajka? Jak najbardziej tak. Wspierajmy polskie rolnictwo. Jeżeli gdzieś mamy w pobliżu taką możliwość, no to jak najbardziej chylę czoła przed takimi gospodarzami, którzy w ogóle mają i chcą w ogóle coś takiego, to jest skarb na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach, odsprzedać. No i wtedy obstawiam, że ta proporcja omega-3, 6, 9 jest bardzo rozsądna. Pamiętajmy, że my produkujemy wewnętrznie, czyli przez wątrobę między innymi cholesterol i tu jest najwięcej produkowane, a to ile my dostarczymy z pożywienia, to jest tak naprawdę kropla w morzu. I największym problemem samego podniesienia całkowitego cholesterolu lub rozbieżności między HDL-em i LDL-em i ewentualne podwyższone trójglicerydy wynika ze słabego stylu życia, spalenia papierosów, narkotyki, niewysypianie się, stres, ewentualne jakieś leki też mogą na to wpływać, ale to już jest ingerencja, można powiedzieć, taka środowiskowa. A żywienie, tam gdzie jest cholesterol, to nie musimy na to patrzeć. To bardziej bym się skupił na tym, i to też literatura jest bogata, że cholesterol, lipoproteinę, zwłaszcza tą LDL podnoszą, kwasy tłuszczowe trans, przesadna ekspozycja, ale tutaj już nie mówię z kolei też o jakimś tam raz na ruski rok wypiciu soku, który ma syrop glukozowo-fruktozowy, tylko notorycznie, codziennie
męczenie naszej wątroby jakimiś, nie daj Boże, jeszcze są takie baniaki pięciolitrowe i nieświadome matki czasami dają wodę z tym syropem, No i potem się dziwić, że dziecko w wieku, nie wiem, tam 10 lat robi sobie próby wątrobowe i ma spatelatę wystrzelone w kosmos, no bo po prostu cały czas obciążają tego typu produktami, plus jeszcze batoniki, chipsiki, wszystko to, co ma kwasy tłuszczowe, trans, to najbardziej podnosi, rozstrzela, kolokwialnie mówiąc, lipidogram, czyli tu chodzi o HDL, LDL, cholesterol całkowity i trójglicerydy. Dlatego pamiętajcie o tym. Idąc o krok dalej, warto wspomnieć o chorobach układu krążenia, czyli ewentualne problemy z samym ciśnieniem, czy zawały, udary i tak dalej. Badania, jasno mówią, zwłaszcza badania, które były przeprowadzone na Japończykach w średnim wieku i osób, które prowadziły się, żywiły się typowo żywieniem śródziemnomorskim i tam było bardzo dużo jajek, średnio 6-7 jajek tygodniowo i tutaj badania obserwacyjne dotyczące konkretnych tych dwóch systemów żywieniowych wykazały, że nie ma żadnego związku między spożywaniem większej ilości jajek, a ewentualnymi problemami sercowo-naczyniowymi, więc tutaj ten mit o jedzeniu jajek i ewentualnych chorobach serca możemy włożyć między bajki. Przygotowałem dla Was również cały artykuł, 5 imponujących zalet jajka kurzego. Przypinam Wam link do tego materiału w komentarzu i tutaj dowiecie się, jakie jajka ewentualnie też warto jeść, aby dostarczyć najwięcej witamin, minerałów, cały skład. Możecie sobie przejrzeć szczegółowo, jakie ma witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe. Co ciekawe, warto zaznaczyć, że jajka pomagają nam w budowie mięśni, bo mają wzorcową pulę aminokwasów, pomagają również w odchudzaniu, kontrolują apetyt, łaknienie, pomagają w optymalizacji cukrzycy typu drugiego, tam są szczegółowe badania, wspomagają pracę mózgu, wspierają nasze neurony, no i też jest ciekawe badanie pokazujące, że zapobiegają lub zmniejszają otyłość. Chyba miesiąc temu z mamą rozmawiałem i mówiłem, a jak ja się kiedyś odżywiam? Wiecie, ja nawet nie pamiętam, nie analizowałem w ogóle mojego życia pod kątem żywienia, dopiero to się zmieniło na przestrzeni tam 10-12 lat. No i mama mówi, no że jajka, to ja jadłem tonami. Mama nie nadążała od babci, po prostu kury nie wyrabiały, bo mieliśmy też swoją taką rodzinną, można powiedzieć, hodowlę kur. Też zostało mi to, że w okresie kulturystycznym też dużo jadłem, aż do 2 lat temu. Mówię, kurde, coś mnie zaczyna swędzić. No i swędzi mnie miesiąc, dwa. Konsultowałem to tam z enterogastrologiem, z Patrycją. No wiesz co, tak na oko, no to wszystko tak naprawdę może być. No i byś musiał ewentualnie sobie twój podejrzany produkt wyeliminować na jakiś czas i zaobserwować, czy to przejdzie. No i tak zrobiłem, że wyeliminowałem jaja na 1,5 tygodnia. No i co ciekawe, w ogóle zniknęły wszystkie jakieś tam były przebarwienia, egzemy. Zachęcam Was do obserwacji. Też w ogóle jest złota zasada, żywienie musi być urozmaicone i produkty, które jemy najczęściej, mogą nas równie często alergizować, no bo to jest właśnie za duża ekspozycja na dany produkt spożywczy. No i w moim przypadku to się właśnie sprawdziło. Dlatego też, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, czy jakieś problemy z brzuchem, wypróżnianiem się, być może bóle głowy, to znajdźcie produkt, który jecie najczęściej i spróbujcie go wyeliminować na jakiś okres, oczywiście szukając substytut tego produktu i zobaczcie, czy być może będzie poprawa. Taka złota myśl ode mnie. Macie wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych w opisie, darmowy e-book. No i tutaj oczywiście macie bogatą literaturę. Tyle ode mnie. Też zachęcam Was do komentowania, bo też pomału mi się kończą pomysły na odcinki. Tyle ode mnie. Trzymajcie się.